Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedak. I cóż, moi drodzy, zaczynamy w poniedziałek, kolejnego dnia. Mamy 8 rano i muszę tutaj zbudzić naszych rodziców, ponieważ dzieci płaczą, trzeba im zmienić pieluszki, także sobie nie pośpią. A pamiętamy, że dosyć późno się położyli. Także tak, po wczorajszym chaotycznym obiadzie po prostu masakra była, więc tak. To może ona śpi? Aha, ona śpi, dobra, oni muszą wstać, więc jest dobra. Także tak. Wstawać mi tam szybciej. Zmień pieluszki. A, Balbinka już chce. A nie, już musiałam. Zmień pieluchy tutaj. No. Proszę zmienić pieluszki. Kamią butelką od razu. Odsuniesz się troszeczkę? Nie, będziesz stał potem. No dobra. To poczekamy, to może ją w tym czasie objąć. I karm butelką Cornelia. Dobra. Potem oczywiście ją włożymy do kojca. A ty, mój drogi. Tutaj, posprzątaj. A gdzie jest druga pielucha? Ale się... sobie gdzieś zniknęła, no spoko. Wyrzuć tą butelkę, nie róbmy już śmietnika od razu, bo... będzie niedobrze. Niech on tu no naprawdę, ogarnij, Sławomir. Wyrzuć. Czy mamy kosz w domu? Mamy kosz w domu. Super. Dobra, Balminka, wiesz co, idź spać jeszcze. Bo ja chcę, żebyś trochę popracowała, potrzebujemy pieniędzy. Zobaczcie, ile tu kwiatów w ogóle mamy. Chyba wiecie o tym, nie? Dałam wszystko na sprzedaż, dałam. A jak mogę sprawdzić właśnie... Dobra, nieważne. Aha, ty wyrzucasz dalej i chciałbyś... Jaka? Marcelina. Kim jest Mar... Aha, dobra. Dobra, spokojnie, przecież to jest wnuczka ich, tak? Marcelina to jest córka Błażeja, tak? Patrzcie, jakie w ogóle mamy piękne drzewo genealogiczne już. Dobra, bo już miałam takie... Kto to jest w ogóle? Co to za dziecko? Ale okej, okay. Wszystko pod kontrolą. Tak, Sławek, weź wyrzuć i zjedz sobie coś. I możesz w sumie też położyć spać chyba. Jak tam nasza Nura? Jeśli ona ma śmieszny ten wytrzeszcz oczu. Jest coś do jedzenia, jest. No ale to musieliby przejść z tą małą do ciebie, ale bo się nie da tak, żebyśmy ich odwiedzili. Niestety, więc to nawet nie ma opcji, żeby ci spełniło. Weź jeszcze coś się prześpi, a ty jak tam? Czemu tobie w ogóle nie rośnie to? Czy masz tu wszystko już wykupione? Muszę jej kupić lepsze łóżko. Ty mały potworze! Co ty robisz? Nie mam wanny, żeby cię kąpać. Wstawaj, Sławek. Och, szanią. Dzieci zadowolone jeszcze? Nie, dobra, Nura. Nie wolno się brudzić. Naprawiać samochód. No to już. Bo potrzebne kasy. Balbina, tobie też już wystarczy. Proszę cię, zechcę zjedz szybko. No bo tu jeszcze coś leży, to szybko przemaj. Bo chciałabym, żebyś też trochę posprzątała. Nie posprzątała, tylko pracowała, co ja gadam. Baw się z nim trochę. Zajmij ją. Mam nadzieję, że cię nie ożyga.
Już do końca. I potem z nią się pobaw. Nie obejmij. No, no, proszę spać. Pobudka, mamusia się z tym pobawić. Ej, miałeś się jeszcze tym pobawić. I weź załóż branie codzienne, Sławomir. Czego nie zrozumiałeś? Dobra, kochana. Chyba pora otworzyć tą twoją kieciarkę. Wszystko mam uzupełnione, widzę? Wszystko. Ładnie to wygląda. To co? Nie, ona woli po prostu oglądać telewizję zamiast zarabiać pieniądze na ten dom. Nie potrzebujemy pieniędzy, więc się ogarnij. Masz dwójkę dzieci na otrzymaniu. Trzeba im zrobić porządny pokój. Co ty robisz? Aha, dobra. Sławek! Dobra, idź do tych dzieci. Chociaż ty i tak więcej zarabiasz, więc byłoby miło jak... Znowu będziesz miał grupę dzieci, ja ci mówię. Chociaż... Idą klienty? Już do końca, Karolina. Tylko nie o podłogę. Proszę cię. Wywal to. Coś się tak stało. Wyłącz. O nie! No, 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 stop! Zapomniałam. Jestem tylko dla... Już zamknęłam! Świetnie. Halo. No właśnie. Tam są drzwi. Super, ona jeszcze w ogóle tutaj... Normalnie oszaleje. Jeszcze przyszła w ogóle pisać artykuł i zaraz... A nam zminusuje wszystko. Teraz jestem tylko dla... Dobra. Zapomniałam, że miałam... O, ludzie! O, Anna Nanana przyszła do nas. Anna Nanana! No tu jest nasz towar, ty głupia dziennikarko. On będzie mi od tej strony wchodził się gapić na to. Super. Szybko podejdź do tego Stefana. No tak. Nura ci tutaj klientów pobiera. Pracujesz? Pracujesz, dobra. No i co, on już nie chce. O matko. Zostaw dziecko! Nura, też byś... Da się zablokować zwierzakom też? Tak, psem. Zamknij na klucz. Wstęp. Tylko dla mnie. Tak, zrobimy. Tak, idź spać. No idź spać. Aha, on tutaj patrzył, a kupił to. Spoko. I co, teraz przyjdziesz w piżamie, nie? Weź, kobieto, nie denerwuj mnie. Dlaczego ty jesteś taka oporna dzisiaj? Ty się masz dobrze? Już jutro mają urodziny! O rany boskie, nawet mnie nie pobrałam. Idź, przyjmij te pieniądze od nich. Nora, idź stąd! Która tam wyje? A co wam dolega? Nie, nie śmierdzicie? Zaraz do was przyjdzie ktoś. Ona jeszcze nie umie tej kasy. Ona jeszcze nie umie tej kasy! O mój Boże. Tak mało zarobiliśmy na tym. Czy my w ogóle coś zarabiamy w tej kieciarni? Co tak stoisz? I do dziecka chociaż. Która to płacze?
Kaczka jest zadowolona. Anna, nie marudź, jesteś naszą rodziną prawie. Popatrzcie, zarobiliśmy sporo. Z 300 simulanów będzie jak nic. Dobra, ona już jest zadowolona, więc... Jest dobrze. Nasz pies po prostu nam tutaj... No? Co dostaniemy? Dostaniemy pochwałę. Po uważnym przyjrzeniu się twojemu przedsiębiorstwu stwierdzam, że jest to lokal z klasą. Napiszę pochlebny artykuł, by wszyscy dowiedzieli się o tej fantastycznej firmie. Fantastycznie. O, tu jeszcze... Zapomniałam, że jeszcze na dworze mamy klientów. Ale dobra, zamykam. Bo mi tu dzieci płaczą, a Sławek nie wyrabia. I sam śmierdzi. Chodź jeszcze do Corneli. Dobra, później sobie zemdleję, dobra? Ha, rzeczywiście znasz się na tej robocie. Lokal Aleja Leśna 35 wywarł na mnie takie wrażenie, że wręczam ci nagrodę dla najlepszego z najlepszych. Jeśli ty chcesz powiesić ten dyplom na ścianie, znajdziesz go w swoim wyposażeniu. Sima Balbina. Ha. Zaczepiście! Dawać mi to. Pierwszy simulon, chyba ja dwa razy to przedsiębiorstwo otwierałam. Gdzie by to powiesić? Może tu? Na razie, bo nie mamy zbyt dużego wyboru. Biedny Sławek. Ktoś musi utrzymywać tą rodzinę i zajmować się dziećmi jednocześnie, więc... Wybacz, tak? Włóż ją do końca. A już Balbina tu posprząta, obiecuję. Zostaw, nie bierz jej! Oddychaj głęboko, oddychaj. Balbina, zostaw psa. Przyjmij od niego kasę. Ostatni klient. Wiem, że śmierdzisz. Idź pod prysznic. Śmierdzisz i spać ci chce. Wszyscy to wiemy, ale takie życie w rodzinie biedaków. Okej, mamy 800 simulanów. Nie jest najgorzej. A, weź sobie kąpiel do kamień. Zaszalaj, Balbina. Masakra jakaś to jest, totalna. Już jest chyba za późno, żeby dzwonić do nic innego z tego co widzę. W ogóle my nawet komputera nie mamy. Dałaby mi, żeby sobie pooglądała gazetę. Znaczy nie, może co ja robię? Pooglądała telewizję, co ja gadam w ogóle? Jestem jakaś zamulona totalnie. Pooglądała gazetę, nie? Spoko. O, zima. Tak, no tak zima w końcu, no, bo ja przecież jeszcze zmieniałam. Nawet nie pamiętam, kiedy to zrobiłam. Przydałoby się posprzątać w domu, dlatego wykorzystam cię na maksa. Tu jest w miarę czysto. Zimę mamy! O nie, nasze kwiatki! Nie! Cia, takie to przemyślane wszystko. Teraz z wszystkim się będzie fajnie pracowało. Kurczę, ale potrzebuję garaż! Myślę, że coś zjedz. Wiem, że padasz na twarz, ale najwyżej zaśniesz z głową w talerzu. Tak. No tak, tak jak mówiłam, że tak będzie. Proszę cię, zjedz, co pójdziesz szybciej spać. Już? Nie. Chryste panie. To co, moi drodzy, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Pamiętaj, Balbina, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jesteś przecież przyzwyczajona do takiego trybu życia, więc... Niech ona sobie śpi w tym talerzu.
A ja się będę z wami żegnać. Odcinek był, kurczę, bardzo szybko mi zleciał przede wszystkim ten jeden dzień. Bo się głównie właśnie zajmowali swoimi biznesami i dziećmi i tak nawet nie zauważyłam, jak mi zleciało, a to już nawet mi się czas kończy. Także, no będę się z wami żegnać, nie będę niepotrzebnie przedłużać. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!